Serdecznie wszystkim. Dawno mnie nie było, ale był problem z internetem. Dotarliśmy wreszcie do Nuakchotu w Mauretanii. Za nami jedna noc już w Mauretanii. Byliśmy na biwaku na pustyni, gdzie zorganizowane było specjalnie dla nas przejście graniczne, znaczy przejście graniczne, no kontrola graniczna, bo granice z Sahary Zachodniej z Mauretanią po prostu przejechaliśmy bez żadnych problemów. Wszystko trwało pół godziny, nie tak jak w zeszłym roku 8 godzin, tylko w pół godziny po prostu przejechaliśmy całą granicę. Wszelkie formalności właśnie mauretańskie załatwialiśmy na tym biwaku na pustyni. Przyjechała żandarmeria, wojsko, rozstawili sobie namiocik i tam dostaliśmy wizę do Mauretanii. Też to trwało, ze 3 godziny w kolejce stałem, żeby tą wizę dostać. No ale zdecydowanie szybciej niż wiecie, zdecydowanie szybciej niż na granicy. No i co? Dzisiaj dotarliśmy właśnie do Nuakchotu, stolicy Mauretanii. Ja nie wiem, słuchajcie, ale ta Mauretania po prostu tak mnie przytłacza. Jest tu, kurczę, no muszę to powiedzieć, jest tu brzydko. Jest w sumie tylko piach i nic poza tym. Cały czas monotonny krajobraz pustynny, jedna droga i wszechogarniająca biedota. Dzisiaj śpimy w hotelu, więc jest elegancko. Hotel też jest ciekawy, bo jest otoczony 5-metrowym murem z zasiekami takimi u góry, żeby się nikt tam nie przedostał.